50 lat temu, dokładnie 6 lutego 1967 roku, w szkole podstawowej przy ulicy Targowej rozbrzmiewał pierwszy dzwonek. Z okazji okrągłej rocznicy odbyła się gala jubileuszowa. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć wielu wspomnień i anegdot związanych z wydarzeniami, jakie miały miejsce na przestrzeni 50 lat istnienia szkoły. Dawni wychowawcy ze wzruszeniem wspominali czasy, w których nauczali w dwójce. Jak zaczynałem na początku, to były lata, początek lat 70. Bym powiedział, że to były czasy bardzo dobre. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie byli bardzo za WF-em, którego uczyłem, i muzyką. Była ogromna dyscyplina w szkole i rodzice byli bardzo przyjaźni i bliscy szkole. Tylko jak w kalendarz sobie przypominam wszystko, wie pan. No ale to jest masa, to jest ponad 30 lat pracy, proszę pana. No, i dlatego to tak mówię, przy dobrym myśleniu matematycznym wychowanie Jarockiego trzyma. Różne sytuacje, no głównie w wykonaniu uczniów i tak dalej, takie różne tam śmieszne, anegdotyczne i w ogóle i w tym stylu. Było dużo humorystycznych wydarzeń, były też wydarzenia takie dramatyczne. No co mi najbardziej utkwiło? Chyba pożar na tym piętrze, na którym my się w tej chwili znajdujemy. Było to w pierwszy dzień wiosny. Całe szczęście, że młodzież udała się na wycieczki i tylko garstka została w szkole. I w pewnym momencie, bo tu na tym korytarzu były szafki ubraniowe, zapaliły się od iskry elektrycznej te szafki. W uroczystości wzięli udział dawni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkoły, absolwenci oraz władze samorządu. Przy wejściu do szkoły burmistrz Andrzej Jankowski odsłonił pamiątkową tablicę. I myślę, że w dalszym ciągu to spojrzenie samorządu strykowskiego będzie przyjazne dla oświaty. Że młodzież nasza jest warta tego, aby w nią inwestować. 50 lat temu naukę w szkole rozpoczynało 529 uczniów z terenu Strykowa i okolicznych wsi. Do chwili obecnej placówką zarządzało 8 dyrektorów. Obecnie funkcję tę pełni Eugeniusz Jacel. Pracowałem do tej pory w szkole również z wielkimi tradycjami. Była to szkoła zawodowa i tam pełniłem rolę, funkcję dyrektora 25 lat. Także nie bałem się wyzwań, natomiast zawsze nowe środowisko budzi pewne obawy, ale te obawy nie trwały długo. Po pierwszej radzie pedagogicznej wszystko było już okej. Podczas jubileuszowej gali uczniowie przedstawili rys historyczny szkoły. Przygotowali także występy artystyczne. Na szkolnych korytarzach goście mogli oglądać historyczne kroniki i zdjęcia oraz podziwiać prace plastyczne przygotowane przez uczniów. Podczas majowej sesji Rady Miejskiej Strykowa, zanim przystąpiono do porządku obrad, uczczono jubileusz 40-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Zjednoczeni. Z tej okazji do sali konferencyjnej Urzędu Miasta zostali zaproszeni najmłodsi piłkarze klubu, ale i również jego działacze. Spotkanie było okazją do wielu osobistych wspomnień o klubie. Byłem piłkarzem jeszcze startu Stryków. Później, jak Państwo widzicie, zacząłem okulary nosić, przestałem grać w piłkę i stałem się działaczem. I niestety, no, 40 lat, jest to długi czas. Dużo się zdarzyło w tym czasie. Klub się rozwinął. W sesji uczestniczył wiceprezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej do spraw organizacyjno-finansowych, który z okazji jubileuszu Zjednoczonych wręczył burmistrzowi Strykowa pamiątkową paterę. Natomiast wieloletniego prezesa klubu Grzegorza Kozłowskiego odznaczył honorową odznaką związku. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że z takich niewielkich klubów jak ten wywodzi się wielu zawodników grających dziś na europejskim poziomie. Potrzebna jest tylko odpowiednia baza treningowa.
Te dzieciaki muszą mieć odpowiednie wzorce i odpowiednią infrastrukturę, żeby chciały uprawiać sport, żeby nie siedziały przed monitorami komputerów. Na spotkaniu nie zabrakło gratulacji, życzeń i pamiątek. Przy okazji zaprezentowane zostało okolicznościowe opracowanie będące przekrojem 4 dekad działalności klubu, a radni zostali udekorowani szalikami Zjednoczonych. W ramach programu edukacyjnego Zaprzyjaźnij się z przyrodą Lipkę odwiedziła młodzież z Łodzi. Wyprawę rozpoczęli wizytą w pasiece. Pszczelarz z Lipki opowiadał dzieciom o najbardziej pracowitych owadach, oprowadzał po swoim gospodarstwie oraz częstował miodem. Pychota. Miód jest bardzo dobrym. Też fajny był ten wykład. Najbardziej mi się podobało to, jak pan pszczelarz opowiadał o pszczołach i to, o tym, co robią. Pan opowiadał o pszczołach i jak opowiadał o tym, że jak inne owady przylecą do ula, to robotnicy je wyganiają, strażniczki. Goście z Łodzi dowiedzieli się wiele praktycznych rzeczy o małych owadach. Poznali cykle życia pszczół, ich zwyczaje oraz okolice, w której jest pasieka. Raz, że mamy tu rzeczkę, pszczoły mają dostęp do czystej wody, bo są źródełka tutaj 200 metrów od nas. Drugi raz, że są gospodarstwa małe, takie 3-4 hektary, no i prawie wszystko idzie w nieużytki, tak? Nie ma monokultur, ludzie mało tutaj pryskają, nie mają takiej potrzeby. Tak? Jak mamy 300 hektarów rzepaku w jednym miejscu, no to okej, ale jak rzepak jest skoszony, to pszczoły mają pustynię. A tutaj jest cały czas różnorodność, blisko do lasu, nad rzeką pełno ziół, Lipka, no to są lipy też. Pomysłodawczynią wycieczki z cyklu Zaprzyjaźnij się z przyrodą jest Maria Kaczorowska. Do tej pory udało się zorganizować ponad 40 wypraw po całym województwie. Łodzianie odwiedzili już m.in. stolarza, lepili garnki czy łowili ryby. Program nie mógłby się odbyć bez społeczników, którzy poświęcają swój prywatny czas na organizację wycieczek. Chcę powiedzieć, ten program nie jest realizowany z żadnego projektu czy programu unijnego. Chcę powiedzieć, że opiera się na deklaracjach społeczników, których spotykamy, czy z naszej strony, czy ze strony moich partnerów, którymi w głównej mierze są parafie, ale i nie tylko, bo to są stowarzyszenia z Łodzi, które też na co dzień zajmują się tutaj dziećmi na terenie miasta. I tak naprawdę to składamy. Jeden wniesie to, drugi wniesie tamto. To jest, myślę, charakterystyczne dla tego środowiska społeczników, tak? Że my troszkę z tej swojej kieszeni też wyłożymy czasem i pewnie największą dla nas zapłatą wszystkich jest to, co robimy i ta piękna edukacja, bo to przez te wyjazdy, przez zabawy, w których dzieci uczestniczą, tak naprawdę edukujemy je i mamy tego świadomość, że te ziarenka dobrej wiedzy, takiej prawdziwej polskiej kultury, tradycji zaszczepiamy w najmłodszym pokoleniu. W programie wyprawy było także spotkanie z rówieśnikami z naszej gminy, pokaz sprzętu strażackiego i poczęstunek, który ufundowała gmina Stryków. A jak to pachnie? Kolega chce zobaczyć, jak to pachnie. Chcesz zobaczyć? Okay, zamknij oczy. Jeszcze ja. No i jak? Też chcę. Aromat lata.